Dzień dobry. Witam ponownie moich subskrybentów stałych oraz nowych. Cześć. Dzisiaj będzie film o troszeczkę innej tematyce, mianowicie o tematyce kulinarnej. I w tym filmie pokażę Wam, jak robię chleb twarogowy. To są składniki, które składają się na ten chleb. Bardzo proste. Procedura jest szybka. Więc tak, pół kilograma sera twarogowego tłustego, 6 jaj, 100 g pestek ze słonecznika, 100 g chia, 50 g siemienia lnianego, 50 g sezamu, 20 g maku, 20 g soli, sól kuchenna kłodawska, to jest łyżka soli w przeliczeniu na łyżki, i 15 g proszku do pieczenia. Mak jeszcze do posypania z wierzchu i pestki słonecznika do posypania z wierzchu. Blaszka, keksówka, taka oto ta mniejsza. I to jest wszystko. Wrzucam po kolei twaróg do miksera. Łamię go troszeczkę, żeby się rozpadł. Drugi. Jaja, samuraja, jedno, drugie, trzecie, rozpadają się dziwnie, czwarte. Troszeczkę to rozruszam, żeby ser się jeszcze troszeczkę rozpadł. Włączę na chwilę miksę, przemielę to. Obroty. Ok. Dodaję resztę składników. Pestki słonecznika. Nasiona chia. Można dodać pestek z dyni, ale nie mam, więc nie dodaję. Sezam. Siemię lniane, sezam. Sól. Mak. Proszek do pieczenia. I wszystko. Mieszamy. Jakieś może 2 minuty. Ja robię to na piątce. Cała minuta. Zobaczymy, jak to wygląda. No troszeczkę coś jeszcze zmienia. Jeszcze chwilę. 15 sekund.
żeby dobre składniki się rozprowadziły, a przede wszystkim proces do pieczenia, żeby równo się piekło. Chleb wygląda tak. I teraz to wszystko wrzucę do keksówki. Piekarnik już się grzeje. Temperatura 180 stopni, 50 minut będę piekł. Akurat ta porcja wystarcza na tą keksówkę elegancko. Nie za mała, nie za duża, aczkolwiek chleb lubi sobie z jednej strony się rozejść. Nie wiem, od czego to zależy, czy od temperatury, czy nie wiem. Ale to zobaczycie później. Może uda się, że będzie cały, się nie rozejdzie. Rozprowadzam go tak, żeby doszedł dokładnie po blaszce. Ja wykładam blaszkę papierem do pieczenia, więc nie trzeba blaszki smarować masłem. Jeżeli ktoś ma foremkę silikonową, to też nie ma potrzeby smarowania masłem, aczkolwiek ja nie jestem wyznawcą kontaktu żywności z jakimś plastikiem, a tym bardziej jakąś gumą. Dobra, dam mu później troszeczkę odpocząć, znaczy dam mu w tej chwili odpocząć jakieś 5 minut, żeby powietrze, które zostało jeszcze, może jakoś wyszło. Tak. Teraz trochę pestek słonecznika. Trochę maczku dla smaczku. O. I już. Piekarnik nagrzany do 180 stopni, 50 minut będzie pieczone. Także za chwilę wkładam, o, nie było go do końca widać, za chwilę wkładam do piekarnika. No i dobra, piekarnik rozgrzany do 180, tak, 180, 50 minut wstawiamy. I wio. Potem nagram wam film, jak już chleb się upiecze, to będzie jaka druga część. Także na razie pozdrawiam, czekamy 50 minut.